Jeżeli chcecie na swoim telefonie używać dwóch nawigacji jednocześnie, na przykład tak jak w moim przypadku, mam włączoną, włączone Google Maps i dodatkowo Waze, który informuje nas o sytuacjach drogowych. Dzięki temu mam aktualną trasę z Google Maps, ponieważ są one w miarę aktualne i spływają do nich informacje na bieżąco dotyczące zakorkowania i tego typu sytuacji drogowych, a Waze informuje o różnego rodzaju. is Wypadkach, kontrolach prędkości i innych niebezpieczeństwach, które na nas czyhają na naszej drodze. Także zapraszam was do oglądania i w jaki sposób zrobić sobie taki podzielony ekran w swoim telefonie. Na początek uruchomiamy mapę, która, którą chcemy, aby była na górze, czyli na przykład włączymy sobie Google mapy. Możemy sobie już jakąś trasę wyznaczyć. I teraz, aby użyć podzielonego ekranu, klikamy w opcję przerzucania. Pomiędzy ekranami, pomiędzy aplikacjami. Akurat w Samsungach są to, jest to taki znaczek trzech kresek. Nieraz jest to ruch taki od dołu do góry. Wtedy pokazują się wszystkie uruchomione aktualnie aplikacje, w zależności od waszego modelu telefonu, ustawień waszych klawiszy nawigacyjnych. W moim przypadku klikam klawisz trzech kreseczek i klikam tutaj ikonkę Map Google. Następnie naciskamy tryb Otwórz widok widoku ekranu, co powoduje, że teraz możemy wybrać sobie u dołu ekranu drugą aplikację, która by nas interesowała. Niech to będzie Janosik. No i w ten sposób, jak widzimy, odpalił nam się Janosik. Nie musimy tu nastawiać np. Na w Janosiku jakiegoś docelowego punktu, dzięki czemu będziemy mieli spływające informacje odnośnie, m.in. jak no, widzicie tutaj, e, robót drogowych a Google Mapy będą nas prowadziły do te celu z racji tego, że Google Mapy tutaj bardziej priorytetowo są nam potrzebne. Zwiększamy sobie obszar ekranu dostępny dla e, Google Maps, czyli w ten sposób przesuwając góra dół zostawiam tak i jak widzimy tu trochę tylko ekranu zajmuje nam janosik, a mapy Google zajmują prawie cały obszar naszego ekranu, dzięki czemu będziemy wszystko w miarę przejrzyście widzieli i używali jednocześnie dwóch nawigacji. Dodatkowo jeśli chcemy użyć trzeciej nawigacji jest też taka możliwość. Znowuż klikamy klawisz potrójnego obrazu, naciskamy na przykład Waze'a, Przechodzimy ponownie pomiędzy ekranami do trybu uruchomionych aplikacji, klikamy w Waze i naciskamy Otwórz w wyskakującym widoku. Tutaj ta opcja, teraz Waze jest w trybie wyskakującego widoku. Jak widzimy, możemy tutaj sobie zmniejszać jego rozmiar i mniej więcej tak, je możemy przesunąć gdzieś tutaj nawet na bok, aby na przykład nam nie przeszkadzał, a jakieś informacje tutaj z niego spływało. Wracamy do trybu uruchomionych aplikacji, uruchamiamy ponownie sobie nasze już wcześniej uruchomione trzy ekrany i jak widzimy, mamy Google Mapy, mamy Janosika i mamy tutaj w narożniku Waze'a, którego możemy też sobie wysunąć gdzieś tutaj na obszar naszego ekranu tak żeby na przykład nam nie przeszkadzał i w ten sposób z jednego telefonu będą spływać do nas informacje z trzech nawigacji naraz bardzo przydatna funkcja w podróży kiedy gdzieś jedziemy w jakąś trasę która nie jest do końca nam znana a w razie którejś awarii z którejś z nawigacji lub też jedna z nawigacji by prowadziła nas jakąś inną podejrzaną trasą mamy zawsze szybki podgląd do innych nawigacji które są uruchomione i możemy to zweryfikować jak nie w jednej to w drugiej nawigacji czy na pewno ta na przykład Google mapy prowadzą nas prawidłowo do celu. Ja tak używam i wiele razy mi to pomogło jeśli Wam to pomogło łapeczki dajcie w górę pod tym odcinkiem napiszcie w komentarzach, w jaki sposób wy używacie nawigacji we swoim telefonie. A jeśli chcecie zobaczyć odcinek z testu nawigacji online, która się spisała najlepiej, tutaj w tym odcinku zajrzyjcie sobie do niego, kliknijcie tam testuję właśnie nawigację online, które na żywo weryfikują wszystkie utrudnienia na drodze. Jak to wyglądało, zobaczcie sami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!